Proszę Państwa, końcówka kampanii wyborczej, oprócz takich debat wiekopomnych, obfituje również w taki wątek rozrywkowy. No i takim wątkiem rozrywkowym jeszcze do niedawna była sprawa prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który, jak się okazało, to znaczy pan go zdemaskował, dziennikarz śledczy Bernard Kittel, ten sam, który nakręcił reportaż o obchodach urodzin Hitlera w głębokich lasach koło Wodzisławia Śląskiego. Tam był podejrzewany, że to zostało obstalowane, tam za 20 tysięcy złotych ta cała impreza przez właśnie TVN, no ale pani Georgetta Musbacher powiedziała, że jak się nie odpieprzą od TVN-u, to im nogi powyrywa wszystkim z tyłka. No i Bernard Kittel chodzi w glorii dziennikarza śledczego, no i w tym charakterze zdemaskował prezesa NIK-u, że kamienice, czy nawet dwie kamienice, które tam miał w Krakowie, wynajmował tamtejszym Alfonsom na agencję towarzyską Vulgo Burdel. No, to agencja towarzyska zgodnie z prawem, z standardami prawnymi jest takim samym przedsiębiorstwem jak każde inne, no ale nie przysparza chwały temu, kto czerpie zyski z cudzego nierządu. No i tu pan prezes zawiesił się w swoich czynnościach prezesowskich, no ale tu jak wy nam tak, bo to rozumiem, że jakaś bezpieczniacka watacha nierzeczliwa obozowi rządzącemu wetknęła panu Kittelowi nos w świeży trop i była, panie tam rozpan się i tam z własnymi słowami pan to opowiedz i chyba mu nawet trochę pomagali w trakcie realizacji, no ale to muszę się wypowiadać bardzo ostrożnie z uwagi na niezawisłe sądy. Proszę Państwa, ale jak wy nam tak, to my wam tak. No i inna bezpieczniacka watacha, no nie bezpośrednio, bo gdzieś by się tak dekonspirowała, ale za pośrednictwem jakiegoś zawiedzionego członka Platformy Obywatelskiej udostępniła rządowej telewizji taśmy z nagraniem rozmów, jakie Sławomir Neumann, wielce czcigodny, prowadził ze swoimi tam kolegami partyjnymi. No muszę zacytować dosłownie tę frazę, bo to inaczej nie będziecie mieli Państwo wyobrażenia, jak takie dialogi na cztery nogi się odbywają. I kurwa, będziemy my wskazywać wiceprezydenta, a nie tego, co Mirek sobie chce. I o to chodzi, kurwa, o to chodzi. Będziemy mieli, kurwa, radnych w powiecie i my będziemy, kurwa, w grze i możemy ustawić powiat, kurwa, o to chodzi. Nie o to dzisiaj, kto gdzie będzie, powiadał pan Neumann. No, krótko mówiąc, uczył swoich kolegów partyjnych polityki. Ciekaw jestem, czy posągowa pani Kidawa-Błońska, jak tam uczy swoich młodszych kolegów polityki, to też chujami i kurwami rzuca, czy też jakichś takich eufemizmów używa. Wydaje mi się, że bez chujów i kurew to tam mało co by do rozsądku przemawiało, to by ci młodsi koledzy partyjni nie bardzo wiedzieli, o co chodzi. No ale nie w tym rzecz, żeby tutaj pana Sławomira Neumanna popierać, bo on zresztą od razu konsekwencje poniósł, zrezygnował z funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego, Koalicji Obywatelskiej. Natomiast no, trzeba powiedzieć tak, że pan Sławomir Neumann, wielce czcigodny, powiedział prawdę o tym, jak się politykę w Polsce robi. To kanclerz Bismarck mówił tak, że dobrze, że ludzie nie wiedzą, jak się robi politykę i parówki. No a skoro pan Sławomir Neumann, wielce czcigodny, powiedział prawdę, no to ludzie się trochę dowiedzieli, to niedobrze.
Tym bardziej, że nic tak nie gorszy jak prawda. Nic tak nie gorszy jak prawda. To też podniosła się fala obłudnego oburzenia, że jak tak można i tak dalej. No, to okazuje się, że można. Właśnie tak. No i rządowa telewizja. Mówię, doznałem déjà vu, jak oglądałem sobie te audycje w rządowej telewizji. Dziennikarz przesłuchiwał jakiegoś zakapturzonego jegomościa, który tam o panu Neumannie opowiadał różne interesujące historie. To mi przypomniało scenę, jak w stanie wojennym w rządowej telewizji taki pan Szykuła, który nawet nie potrzebował się przebierać w mundur wojskowy, bo nawet jak był w cywilnym ubraniu, to każdy doskonale wiedział, wystarczyło niego spojrzeć i każdy od razu wiedział, jaki rodzaj broni on reprezentuje. Przesłuchiwał tenże pan Szykuła takiego działacza solidarnościowego Andrzeja Kołodzieja. Ten Andrzej Kołodziej został złapany. No i jeszcze, że tak powiem, zanim ochłonął z pierwszego zaskoczenia, został dostarczony przed kamerę telewizyjną i pan Szykuła go przesłuchiwał. I Andrzej Kołodziej odpowiadał na pytania pana Szykuły prawidłowo, z tym, że widać było, że pod jakąś straszliwą presją się znajduje, bo miał takie rozbiegane oczy. Raz w lewo, raz w prawo spoglądał. Myślę, że za kamerą stali siepacze, którzy tam pilnowali, żeby on udzielał odpowiedzi prawidłowych. No, widać, że historia zatoczyła koło i telewizja rządowa coraz bardziej się upodabnia do tej z okresu stanu wojennego. No, różnica jest taka, że wtedy chodzili w mundurach, a teraz już po cywilnemu chodzą, nikt oni od nich mundur, ale jakby trzeba było, to by założyli. No i pan Neumann się wycofał z pierwszych, że tak powiem, szeregów polityki, ale oczywiście nie zamierza rezygnować. No i ciekawe, jak ta afera związana z publikacją podsłuchanych rozmów się odbije na wynikach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. No bo rzeczywiście, wprawdzie, jak powiadam, powiedział prawdę, ale no, nic tak nie gorszy jak prawda i wielu ludzi może być szokowanych, że to takie gangsterskie tutaj metody są, no ale takie właśnie są. I jeszcze w dodatku stare kiejkuty nad wszystkim czuwają, no oni już tam się nie certolą, jak tylko od razu mówią, wiecie, rozumiecie, tutaj to na tym tle pan Neumann jeszcze tam perswaduje, a oni już nikomu nic nie perswadują, tylko po prostu rozkazują. No i taka jest bezpieczniacka podszewka naszego życia politycznego. Proszę Państwa, no i teraz przechodzę do pytań, bo Państwo mnie tu zaszczycacie pytaniami i pan TGL, czy pani, bo to nie wiem, panie Stanisławie, jest bardzo prawdopodobne, iż powodem, dla którego TV nierządna pomija Konfederację, nie jest to, aby nie przekroczyła progu wyborczego, ale to, aby w razie dopuszczenia ich do milionowego zasięgu trudniej było wytłumaczyć po wyborach fakt, że tego progu nie przekroczyła w myśl zasady nieważne, kto na co głosuje, ważne, kto liczy głosy. Dziękuję i dużo zdrowia. No, to nie jest wykluczone, ale wydaje mi się, że jest jeszcze jeden powód, dla którego i telewizja rządowa, i telewizje nierządne demonstrują taki nieżyczliwy stosunek do Konfederacji, czego nie widać w przypadku innych ugrupowań. No tam jest ta wojenka oczywiście polityczna, na afery się licytują, na różnice łajdactwa, obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm i obóz zdrady i zaprzaństwa. Ale to się mieści wszystko w konwencji, natomiast w stosunku do Konfederacji widać wyraźnie wrogość, bo to ruska agentura, folklor i tak dalej, no wszystko, żeby tylko obywatele na tę partię nie głosowali. A dlaczego? A dlaczego tak jest? Po obejrzeniu
debat, które się odbyły, i to już tam Konfederacja była dopuszczona, bo musiała być dopuszczona, w TVN i telewizji Polsat, utwierdziłem się w przekonaniu, że jest jedna najważniejsza przyczyna. Mianowicie wszystkie cztery ugrupowania te systemowe licytują się między sobą, która partia więcej naszych pieniędzy wyda. Oczywiście na nas, ja. Która partia więcej naszych pieniędzy wyda, to znaczy najpierw nam odbierze, a potem będzie nam wydawać na nas. Tymczasem Konfederacja zupełnie odwrotnie do tego podchodzi, bo głosi program, że nie będzie odbierała tych pieniędzy i my sami wtedy na samych siebie będziemy wydawali, więc to my będziemy mieli władzę nad tymi pieniędzmi, a nie urzędnicy, nasi dobroczyńcy, którzy nas w tyłku mają i pilnują, żeby umoczyć pysk w melasie. Proszę Państwa, i to jest ta przyczyna takiej bezkompromisowej wrogości. Rzeczywiście Konfederacja obiektywnie nawet jest wrogiem tych wszystkich czterech ugrupowań, bo ich wspólnym mianownikiem jest licytacja, ile i kto więcej pieniędzy cudzych wyda, a Konfederacja tych cudzych pieniędzy nie chce wydawać, tylko chce zostawić je właścicielom. Pani Misia Kamisia pyta, na kogo głosować? Jestem w rozpaczy. No jak to na kogo głosować? Na kandydatów trzeba głosować. No co tu, nie ma co rozpaczać, tylko głosować na kandydatów. Tych kandydatów, którzy najbardziej trafiają pani do przekonania. Nie dlatego, że ich jest dużo, czy że mają wysokie sondaże, tylko tych, którzy trafiają pani do przekonania. Pan Krzysztof. Jak się motywować, by iść na wybory, skoro, jak to mawiał Stalin, nieważne, kto oddaje głosy, ale kto je liczy. Mam wrażenie, iż stare kiejkuty sterują, fałszują wyniki, jak im się podoba, co widać na przykład po ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Od 30 lat każda nowa partia, która miała nas odkomunizować, okazała się być antypolska. Skąd więc wiara, że w Konfederacji nie ma szczurów? No, ja myślę, że można o tym wnioskować przez tak zwane fakty konkludentne. Gdyby w Konfederacji były szczury, które miałyby uwieść, że tak powiem, tutaj tę część opinii publicznej, która pragnie rzeczywistej zmiany, jak to pan nazywa, odkomunizowania, no to miałaby dopalacza silnego, tak jak miał Janusz Palikot w swoim czasie, tak jak miał pan Ryszard Petru w swoim czasie, a Konfederacja takiego dopalacza nie ma, przeciwnie, jest raczej odwrotnie. Więc mnie to raczej skłania do przekonania, że stare kiejkuty sobie nie życzą. Bo na czym polega problem? Na tym, że przy takich pozorach nieprzejednanej wrogości, jak między obozem płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, a obozem zdrady i zaprzaństwa, to jednak obydwa te ugrupowania mają wspólny interes, żeby nie dopuścić, by ani z jednej, ani z drugiej strony nie pojawiła się żadna polityczna alternatywa, a Konfederacja mogłaby być taką polityczną alternatywą. No i oczywiście stare kiejkuty czuwają nad tym, że tak powiem, z wysokości. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam do stoiska C24 podczas krakowskich targów książki, które odbędą się w dniach 24-27 października w Krakowie, ulica Galicyjska 9, gdzie na stoisku wydawnictwa Kapital będzie okazja osobiście spotkać się ze mną oraz zakupić książki z autografem. Na stoisku będzie można również spotkać się z innymi autorami, Leszkiem Żebrowskim, Witoldem Gadowskim oraz Ireneuszem Lisiakiem. Dodatkowo 25 października odbędzie się spotkanie w Krakowie w siedzibie Towarzystwa Sokół. Szczegółowy plan moich spotkań podczas targów jest dostępny pod linkiem w opisie filmu.